Siemaneczko wszystkim, z tej strony Prezes Bernat, a dzisiaj na moim singlu jest gościnnie Miki. Dzień dobry, witajcie tak tutaj na singlu, bardzo gościnnie. Tak, taki single, ale trochę multi, nie? Tak, ale pamiętaj, gość w dom, cukier do szafy, nie? więc nie wiem co tam masz, ale u siebie dwie łyżeczki, w gościach cztery. Bo słodsze lepsze. No i lecimy sobie dzisiaj taki szybki odcinek, powiem wam szczerze, bo miałem dzisiaj dużo pracy i muszę się wyrobić, żeby ten odcinek nagrać, wyrenderować, w dodatku jeszcze wrzucić na moim drewnianym internecie, a muszę wstawić, no bo już chcę, żeby były codziennie odcinki, tym bardziej, że dzisiaj styknęło 10k subskrypcji, za co bardzo wam dziękuję, bo naprawdę całkiem fajnie to siadło. A my lecimy dzisiaj z Etorem Forterką 150 i Gruberkiem. Gruberować po rzepaczku. Ej, tak się tak zapytam, nie? Ty, jaki, na przykład patrz, no jest świnka, nie? O Boże, wyszedłem, no. No i na przykład jakie świnki lubią smakołyki? Na przykład, no nie wiem, jak no załóżmy króliką marchewka, taka świnka co lubi, tak chce przekąsić? Moją pytę. Ale to do deserku mówisz, a ja pytam o takiej przekąsce takiej. Ty. No co? O Jezu, opuściłbym. Chuj wie ty, co ona lubi. No to jest smakołyk dla świni. Kurwa. No ma wpierdalać to, co się jej daje. To może wymyślicie, jaki smakołyk mogłaby ta świnia zjeść? Bo tyle, ile będzie łapeczek pod odcinkiem, to tyle smakołyków Bernard da swoim blondynkom. Proste. Co ty na to? O. Jeżeli pasuje. Tak, to po prostu tylko trzeba wymyślić jakiś smakołyczek sobie one zjadły. A, tylko myślę, zjadliwy, że... nie? Żebym kurwa świn nie wynosił przed odstawą po kolei. Przekręcony no. Brzuchem do góry. Jelito skręcone trzy razy, ty. Nawet ty już by takie smakołyki były, to ślepe jelito już nawet wyjście na to, żeby uciekło tylko. Żeby tylko uciec. To już by nie było ślepe. Kurwa, o Jezu. No więc wymyślcie smakołyki, a potem będzie ile łapek, tyle smakołyków. No, także 10k subów jest. No z łapkami też powiem szczerze, nie jest źle. Powoli jakoś się też rozkręca, nie? No dodajmy, że miałeś trochę przerwa, no, pamiętaj, przerwa na kanale najgorszy, co może być. Proste. A ja tak dzisiaj, no na szybko taki odcineczek, bo w sumie to nie wiedziałem, co by tutaj wymyślić, bo no tak jak mówię, dopiero z dworu wróciłem, sam Miki widział, że ja to po soję musiałem jechać dzisiaj i tak dalej, także tym bardziej, że jeszcze trafiłem na przerwę. Pracowników, bo mieli tam 40 minut przerwy, wiadomo, że ich 40 minut to godzina, za nimi naładowali, jeszcze gościu był przede mną, co był też po soje, no i to wiesz jak to idzie, nie? I schodzi, nie? No, także tak schodzi. To jest. No, a ludzie, możecie właśnie dać jeszcze pomysły, jakie tutaj serie z Farminga mogą się pojawić. Właśnie, bo te dwie serie to troszkę przymało i tak myślimy, co to wam jeszcze dorzucić. Ale chciałem Rafałka na las przekonać, ale Rafałek trochę się na las nie chce przekonać. Ale jeżeli ktoś mnie wspiera, to może napisać, że tak, chcę zobaczyć lasa, zobaczyć Bernata jak rąpie, jak on właśnie rżnie, aż lecą dziury. Napiszcie komentarz, a ja już go przekonam jakoś. No dobra, może dam się przekonać. Zobaczymy jak się postarają. Dokładnie. Ale ładnie koło słupa przejechałem, człowieku. Ty, powiem ci, że właśnie, taka taki może kwestia sporna, bo czasami uda tak trochę pokłócić, znaczy na odcinkę, może nie pokłócić, ale po prostu pospierać. Czy w realu po rzepaku bardziej wolałbyś gruberą, czy talerzówką wjechać? Gruberkiem. Jednak, a nie pej talerzówką po rzepaku? Nie, według mnie nie. Tak szczerze. A czemu tak uważasz? Wiesz co, talerzówka według mnie jest dobra na kukurydzę. Dlatego, bo no, gruber nie da rady, plus omacnica, że tam się pcha, sruty tuty. A tak to wydaje mi się, że gruber to jest najlepsza opcja, bo najrówniej zerwie glebę. No. Bo między talerzami w talerzówce zazwyczaj zostają miejsca, gdzie ta ziemia nie będzie zerwana i wymieszana. Także wydaje mi się, że gruber ma tą przewagę, nie? Tym bardziej jak jeszcze masz z zagarniakami i z jakimś wałem dobrym, to już w ogóle jest bajunia. A no właśnie, bo na przykład no czasami kwestie sporne, co lepiej w ogóle, talerzówka czy gruber? Znaczy to jest, nie, może talerzówka jest bardziej uniwersalna, nie? Bo po kukurydzy nawet... siada, po wszystkim siada, dlatego ja też wziąłem, tylko ja znowu żałuję, bo wziąłem do swojej wał rurowy, nie?
I ten wałmurowy, tak mówiąc szczerze, to on nic nie daje. Nic nie daje. No, tylko tyle, że czy ten utrzymuje głębokość, nie? No, ale no, jeżeli faktycznie o to chodzi, no to rurowy wał tak trochę średnie, co? No, teraz jakbym kupował, to już bym wiedział, co z tym zrobić, no ale niestety. Najlepsze to chyba te wały jak goły ma, nie? To jest TS-y. No, ale to już wiesz. Tutaj to są, to się nazywa tam teownikowe, czy coś takiego, czy daszkowy, daszkowy tutaj, nie? W Agromaszu, no bo tamten STS, no to wiadomo, jeszcze jak podwójny weźmiesz, no ale Cockerling. Wiem. No to wiesz, na grube, powiedzmy tego Agromaszu, to masz tam za 22 tysiące, czy tam Agrotomu, nie? No. Z trzema rzędami łap już mówię, nie? Taki ten agregat do uprawy uproszczonej, nie? No, tak. A Cockerlinga, jak mi gadał, to chyba 18 tysięcy euro netto za 3-metrowy ten trio. No. Właśnie, tylko taka kwestia, że 18 tysięcy, ale euro, nie? No, także no jest różnica. Na pewno wykonanie, no to nie ma co mówić, także to naprawdę już jest dobry sprzęt i nie ma co tutaj gadać. Telefonik chyba gdzieś masz ten, bo... O, przepraszam. Spoczko. Już wyrzuciłam. Także no, no ale nie wszystkim potrzebne, tak? Na pewno jest lepsze, ale pytanie, czy się opłaca aż tyle inwestować? O Boże, teraz do mnie dzwonią. No właśnie, no to właśnie trzeba przemyśleć, co się bardziej opłaca. No znaczy wiesz, jak ktoś ma pieniądze albo ktoś, no to jak najbardziej może, ale no takie gospodarstwo typowe, załóżmy polskie, które tam ma załóżmy 50 hektarów, czy nawet te 30-40, no to raczej będzie optymalnie kupić takiego Agromasza, czy tam Agrotoma, czy jakąś Lumix, cokolwiek, niż taką kupilinę. No właśnie, ja teraz czytałem opinię, że ten Agrotom jest dużo lepszy od Agromaszu, nie? Ja na przykład na talerzówkę nie narzekam, szczerze. Talerzówka jest fajny sprzęt i najbardziej jestem zadowolony. Agregat mniej, ten Agromaszu, tak szczerze. Masz też Agromaszu? Tak, no agregat mam 4,20 Agromaszu. I powiem szczerze, że jeśli chodzi o lakier, nie, to strasznie odchodzi farba. Nie jest taki... To wykonanie już jest takie bardziej delikatne, wiesz o co chodzi. No ci powiem też... Talerzówka jest naprawdę fajna, masywna. Nie ma problemu z farbą ani nic, także super sprzęt. Ja ci powiem, jeżeli chodzi o mnie Agromaszu średni, to nie narzekam. Zaprawda tam dużo jest jedno, bo w roku da się 25 hektarów może w maksie. Może nie jest dużo, ale przynajmniej najważniejsze, że mi się wysiew zgadza i potem schody są w miarę równości do zagarniacy. No ja Agromaszu chcę siewnik wziąć przecież. No, ale powiem ci właśnie na agregacie mówisz. Agregat też miał na początku Agromaszu. Miałem, tylko przyjechał na podwórko i odjechał. Dlaczego? No pojechaliśmy do fabryki. Faktory. Opowiadałem się jakiś taki, nie opowiadałem się jakiś taki. Pojechaliśmy na tej fabryki, no bo to w sumie koło Tkutna gdzieś tam to chyba robią. No i tam, nie tam się musieli kupić. No dobra, no tam oglądamy, jak oni to robią, tam na fabryki nas normalnie puścili, na hale zespołali, nie? Dobra, oglądamy. Ty, no pani, ładnie, nie? No to mówimy, dobra, no to byśmy tam chcieli tam, wtedy chyba 3,5 metrowy, tam ten na hydraulice, dobra, on mówi, no to za tydzień przyjedziemy, nie? Przywiozą. Ty, oni go przywieźli. To uwierz mi, że to dosłownie było pół agregatu, który był na hali, nie? Pierdolisz. Ani chłopie, żebyś ty zobaczył ten agregat, to po prostu jaśniny na hali, takie wiesz, te ramy, takie wszystko no. Ten, mówimy. I mówimy, jeszcze mówimy do typa, panie, taki jak ten, jak tu stoi, no będzie tak, tylko że będzie 3,5 metra, mówimy, dobra, bo tam akurat był 3-metrowy, nie? Dobra, nie ma problemu. Chłopie, coś nawet zdejmowali go z pati, tylko przyjechali i odjechali po prostu, nie? Ja pierdolę, ale siara dla nich, co? Daj spoko, no w ogóle co innego ty, a jeszcze żebyś spawy widział, nie? A najlepszy był typek, bo przyjechaliśmy i patrzy tak te spawy, takie w ogóle posmarkane, nie? No. I tak tata mówi, panie, a co za spawy? A no bo się uczyli spawać, jakoś tak wyszło, nie? A my, ja pierdzielę, zabierajcie to stąd szybciej, nie? Ja tamtej pory powiedziałem, że taki faktor jest im wspólny. A nie, poza tym... Te nagrotą właśnie chwalą. Poza tym kumpel, sąsiad niedaleki kupił Grubera do refaktorii, nie? No. Z tym, że oni tam wybrnęli. Kupił Grubera, no i ty, on tak ciągle, nagle mu się tam oberwała ta, jak masz mocowanie, tak? Rzeczka w sensie. Tak, oberwała mu się to. No co jest, 10 hektarów zrobił, nie? Co się stało? A, zapomnieli sporników spalać. O Boże. Tylko tyle, że tam wiesz, jeszcze na kompromis, że tam oddał to i tam zrobili mu, nie? No ale to i tak jest. No ale i tak same co to świadczy o firmie, nie? No nie wiem, może wiesz, nie mówię, że to jest jakaś zła firma czy coś, no bo to tam może tak się z tego zdarzyło, nie? Zdarza, nie? Dokładnie, ale to tak na takim przykładzie tylko mówię, który mi się przytrafił. No wiadomo. No ale wiesz, ale tak... jednak skądś te przypadki się biorą, tak?
No właśnie, ale nie wiem, czy przebijesz Agirat właśnie Krzysia, Herkulesa, który po prostu z przodu wałki to są fajne, no i są powyginane wałki od kamieni dosłownie, nie? Ja pierdolę. Gaszki zamiast być... No bo jak masz gaszki w Agiracie, no to takie eski, tak? No gaszka no. Powinna być eska. A u Krzysia ma wszystkie proste, normalnie jak widelce. O kurde. To już nie jest źle, nie? To jest no ale ciekawe, w sumie no. Tam u Krzysia trochę więcej ten agregat robi, nie? No, on tam robi sporo, on wiesz, dużo napierdzie na Krzysiu, tak? Głównie pod kukurydzę, pod wszystko, no to jednak tam idzie trochę tego, nie? No, no widzisz. No Boże, a ja sobie jeszcze tutaj kończę troszkę pole. Właściwie, jeżeli chodzi o agregaty, to Unia ma w miarę spoko chyba, znaczy, nie? Znaczy nie, dosyć... kombi jest spoko, nie? Unia. No, to właśnie także taki tutaj, sam gdzieś... Tutaj nie powiem, bo jest spoko. Dobra, ja tu sobie skończę te pole. Dzisiaj będzie naprawdę krótki odcineczek, ale lepsze tak. To niż nic. Wiesz co tak się skapłem teraz? No. Że kurde patrz, zamiast o gruberach jakieś co my gadaliśmy o agregatach chyba większość. Właśnie, no to jeszcze możemy o grubera. A grubera jakiego byś kupił? Grubera? No. I szczerze, albo bym poszedł coś w Rolmaco, albo Euromash. Aha. Nie wiem czemu akurat te firmy, a znaczy nie wiem czemu, po prostu jakoś mi się tak wyjażyło. A ja bym kupił Agrotom, bo ja właśnie chcę grubera nie na dwóch łapach, tak jak wszyscy mają tam kosy i tak dalej, tylko na trzech, nie? Żeby to już było też do uprawy uproszczonej i od razu, żeby to było na siew, nie? Tylko widzisz, ty masz 150 koni. 145. Nie, 145 koni, a ja mam 80 koni. Nie no, więc... ja to ci powiem, że nawet ja się obawiam, bo te 145 koni w 3 metrach i w 3 rzędach łap to jest na styk. No, to już jest takie, wiesz, na bo full, nie? W dwóch rzędach to jest bajunia, nie? Ale w trzech to no. Już się zaczyna robić poważnie. No tylko, że wiesz, jak będziesz chciał, to ty możesz zajebać tak naprawdę dodatkowo potem, tak? Znaczy, wiesz, brawy. Znaczy, wiesz, też jakbym chciał tą moc, mogę sobie trochę podnieść, nie? No, to jest kolejna sprawa. Pole. Zacznę tylko i zaraz to będzie. A no, a siewnik, są plusy teraz jakbyś inaczej. Jakbyś do Fergusona jeszcze raz miał kupić siewnik, to kupiłbyś tego Agromaszu? Szczerze? No. Jeżeli miałbym wybierać wszystkich siewników dostępnych na rynku, tak przystępnych cenowo, wiadomo, no bo nie mówię tam o jakichś Amazonach i dalej, to bym kupił na pewno Agromasz. No ja właśnie patrzyłem... chcę Agromaszu na młodego, nie? Na młodego patrzyłem... rynka. Tylko, że ja chcę tego SM300. Wiesz o co chodzi, zestaw. Tak, tak, tak. Fajny jest, kurwa, podoba mi się. Nie jest może jakiś zajebisty i wiadomo, że nie będzie dokładny jak Amazonka, czy nie wiadomo co. Więc jak ktoś mi będzie pisał w komentarzach, że a Berna ta gromasz nie ten, no dobra, tylko że Amazonka 3-metrowa to jest 100 nabudowany, a gromasz to jest 45 netto, nie? Już mówię, z redlicą talerzową, z kółkiem dociskowym, redlica jest na podwójnym talerzu, z oświetleniem, ze ścieżkami na komputerze i tak dalej, nie? No. Także no i tym bardziej, że nie oszukujmy się, nie będziesz chciał tym siewnikiem w roku, kurde, nie wiem, 1000 hektarów czy tam, nie, tak? Nie, tylko no, nie, to co on będzie. Więc ten, no ale wiesz co, jeszcze patrzyłem na te siewniki typu Meprozet, Bomet, nie? Ale stwierdziłem, że... Nie, nie, ja to bez przesady, nie patrzę na takie rzeczy, bo ci powiem, że ale na ma początku sensu. Ciekawości tak mówię, ty, no bo cenowo to atrakcyjne, nie powiem, nie? Ale trochę poczytałem, zobaczyłem wykonanie tego, to... Nie, no, szału nie ma, nie? Było właśnie do wyboru, tak jak w moim przypadku, to była właśnie albo Unia, albo Agromasz do wyboru. I no, ale... według mnie dobrze wybrałeś, o, o Mijaka machnąłem. Ale... Jak posłuchałem, o... Odczekaj, jakby się bał Unia. Zresztą wszędzie to bym ja to nie chwalę. O, ale zaraz będzie w komentarzach, że ja, ale ja mam Unię i niby się ma dobrze. To się cieszę, kolego. No. Może się z tobą szczęść. Różnie to bywa. Dokładnie. Każdy ma. Każdy ma po prostu swoje marki, twoje podobania, swoje ulubione no powiedzmy. Tak, i tyle. I nigdy nie dojdzie się do kompromisu pełnego, bo każdy będzie miał swoje zdanie. Druga sprawa, że przypadki chodzą po ludziach, no. Dokładnie, no. A jeszcze druga sprawa, że nie każdy ci się przyzna, czy jak naprawdę chodzi. Tak, a no właśnie. A po drugie też, przepraszam, po czwarte chyba już teraz, zależy też jak to użytkuje, tak? No to już jest w ogóle, nie wiadomo. No, bo kurczę, ktoś ci powie, że ale to jest gówno, a zobaczysz jak on to a teraz użytkuje, patrz. To się kurde przeżegnasz. Teraz patrz, staję na środku pola, wychodzę. No. I mówię, ale ty uważaj na samochody. No i mówię jeszcze raz wszystkim ładnie, że dziękuję za 10 tysięcy subów. Dziękuję za to, że jeszcze po tej przerwie jakoś w miarę tam te wyświetlenia idą.
Na dzisiaj to niestety koniec, bo czas nas goni, jest 17:46, a ja muszę jeszcze jak najszybciej to wyrenderować i wstawić na YouTube'a, pewnie, żeby coś dzisiaj było. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że w miarę wam się spodoba, pomimo że tak na szybko zrobione, byle było. I oczywiście łapki w górę, komentarze, suby i magiczny dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Dzięki, siemanko. Dzięki, cześć.